Wiadomo, że Orły Górskiego są bezsprzecznie drużyną wszech czasów, a Mundial w 74 to jest nasz Mundial Mundiali. Ale tak. Często się zapomina, że zaczęliśmy tę eliminację koszmarnie. No tak, jest porażka, przede wszystkim była porażka z Walią, bardzo istotna, że to potem pojedynki. Zakładaliście przed tym meczem, że znaczy, to jest zwycięstwo wasze? To znaczy nie, wtedy, znaczy, był pewien rozdział wtedy, bo ja dalej prowadziłem reprezentację młodzieżową. Mnie w tym momencie wszedł Jacek Gmoch i on wspomagał wtedy Kazimierza Górskiego, ale już było wiadomo, że będziemy mieli duże kłopoty, jeżeli chodzi w ogóle o Wyspy Brytyjskie, o siłę, prawda, Anglii, bo młodzież nie pamięta przecież, kiedy przyjechali Węgrzy i ograli Anglików 6-3, bardzo dumnych, że oni tworzyli piłkę. Kto wie, może to i prawda, chociaż dane historyczne na ten temat mają zupełnie inne zdanie, jak również i porażka 6-3 potem na Neapstadionie w Budapeszcie. W każdym bądź razie na pewno była obawa, szacunek dla klasy przeciwnika, że grają to piłkę ekspansywną, dynamiczną, atletyczną. Co prawda obowiązywało to hasło wtedy kick and rush, kopnij i biegnij. To się nie zmieniło, dopiero teraz piłka angielska się zmieniła, kiedy zmieniono i przyszli ci trenerzy, prawda, z Europy, inaczej wyszkoleni, inaczej, prawda, wychowani, i ten trend widać w tej chwili w piłce angielskiej. Przegrywamy ten pierwszy mecz. Trener był blisko, trener nie. Górski. Znaczy, to byliśmy na co dzień blisko. No bo... Więc jakie były, nie wiem, refleksy? Nie, że szansa jest zawsze. Mało tego, to było do przewidzenia, bo musiałby pan sięgnąć w tym momencie do gazet, ale szczególnie do Biblioteki Narodowej. Myśmy grali, i Górski z to był człowiekiem bardzo rozsądny, mądry, mówi, słuchaj, zagramy grę kontrolną. I myśmy zagrali przed meczem z Walią grę kontrolną. Niech pan tam zajrzy, do Ekspresu Wieczornego, to jest dokładnie na 4 dni przed meczem z Walią. Myśmy grali przy pięknej, słonecznej pogodzie jak dzisiaj, aczkolwiek nie do końca tu w kamerze będzie to słońce widać, ale my widzimy, także wierzcie nam na słowo. W każdym bądź razie graliśmy grę kontrolną, gdzie ja właśnie powołałem po raz pierwszy, to takie największe osiągnięcie moje selekcyjne, Andrzeja Szarmacha z drugiej ligi po meczu Zawisza, Arka Gdynia, Zawisza, Bydgoszcz. No i wtedy kadra narodowa Górskiego przegrała z nami, to bardzo wyraźnie na tym Marymoncie. To było 4-5 tysięcy ludzi i już było wiadomo, że są nasi zawodnicy lekko pod formą. I to się potwierdziło 4 dni później. Przegrali z tą Walią, ale wiadomo było, i tak przynajmniej twierdził między innymi Górski, że ta drużyna jednak jest w naszym zasięgu. Domagano wręcz trenera Górskiego za niektóre wybory personalne, prawda? Ja sądzę, nie. Nie, domagano się tylko, bo wtedy tak, grał w młodzieżówce, cały czas grał Grzesio Lato i był bardzo bramkostrzelny, silny fizycznie, to potwierdził to wspaniałą swoją, prawda, karierę, szybkość wytrzymałościowa. Zawodnik, który mógł biegać od do, nie do dogonienia, Grzesio. W każdym razie, no i cudowna postać jeszcze jako człowiek, naprawdę, to z przyjemnością go wspominam, tak jak wielu innych, bo do zawodników, wie pan, każdy trener musi mieć dużo, powiedzmy sobie, że tak powiem, wdzięczności, bo ci zawodnicy tworzą pana karierę jako trenera. No nie, no wie pan, batem jest rywalizacja, wygrywa zawsze lepszy, także to może nie jest tyle bat, co realna ocena możliwości, dlatego zawsze Górski miał takie fajne powiedzenie, panowie, selekcja naturalna, słabsi odpadają, ale w tym momencie może się jeszcze przydadzą. Wie pan, tak, to jest w każdej dyscyplinie sportu. Górski nie nosił bata w kieszeni? Nie, znaczy oni go kochali, wie pan. Za co piłkarze kochali trenera Górskiego? Moim zdaniem na pewno... Na pewno za sprawiedliwość. Ja wiem, że to nie do końca oddaje, bo nie ma zawodnika, który byłby niezadowolony, i to jest prawidłowa reakcja zawodnika. Ja powołałem pana, pan jest niezadowolony, bo jest niepowołany, a uważa, że wcale nie jest od was gorszy. I dzięki temu, że on tak uważa, to jest szansa, że on dalej będzie się rozwijał, będzie robił postępy, żeby was prześcignąć, bo to są sprawy ambicjonalne. I między innymi to jest bardzo istotne, ważne pokierowanie tym. I teraz rozmowa właśnie trenera. To jest moje zdanie, po tylu latach kariery, musi nieraz bardziej, w cudzysłowie, dbać o zawodnika rezerwowego, jak podstawowego. Oczywiście, ja jestem przekonany, bo ten, który gra, oczywiście, on jest zmotywowany i zadbany graniem. Mało tego, i on zawsze się musi potwierdzać, bo jest na nim taka presja medialna, że on się tak musi potwierdzać. Miały takie momenty, na przykład Murchard, tam zaczęli się spóźniać niektórzy nasi chłopcy z autografami, no i tego przy tej wody, panowie, zatrzymamy się na chwilkę. Zdaje się, że panu dawno nikt nie opieprzył, więc ja to właśnie robię. W głowach się panom przewracało? Reprezentujemy kraj i siebie samych. Idziemy dalej.
Chłopaki robią wyskoki. Jak trenuje, jak reaguje trener Górski? Co im, jak to wygląda? Jak on trzymał te trudne momenty? Mówi, o wszystkim mówi, to ja tu decyduję, a nie przecież rada drużyny. Bo niektórzy tam się burzyli, że tego, ten się spóźnił, ten nie ma. Panowie, komu się nie podoba, to się może nie podobać. Do kierownika niech się rozliczy. Ja nie, miał bardzo krótko. To w ogóle ludzie z Lwowa, Koncewicz, między innymi Górski, to są zupełnie byli ludzie innego pokroju. Bardzo zżyci a z sobą, wspierający się bardzo, prawda, fajnie, ładnie. Taką ojczyznę utracili. Tak, oczywiście, więc miał taki dystans do wszystkiego, a poza tym no, zdawał sobie sprawę, że kiedyś sam był młody, w innych czasach, wcześniejszych, i taki rozumiał, jakie są potrzeby, że komuś coś się zdarzy, ktoś zapali. Ktoś się napije nieraz. I takie rzeczy były. Przecież oni to mieli, on to wiedział przecież od trenerów klubowych, co się dzieje na co dzień w klubach. Także wie pan, tutaj nie ma w tej chwili w zasadzie dzielić włosa na czworo. Takie były życie, tym bardziej, że i teraz mamy to samo. Lubański wypada. Jak ważną był... W tym meczu właśnie Polska-Anglia. Tak, właśnie. No, kochany, to... To był chyba jednak cios. No, olbrzymi cios. Jak no, ale... to odbieraliście, trener Górski? No, że ta furtka jakoś się, prawda, może zamknąć, bo jednak... Bardziej niż po tej porażce z Walią, tak naprawdę. Nie, no tak, bo to jest w tym momencie, wiadomo, że będziemy mieli rewanż z Walią, prawda, ale że będziemy jechali na mecz do Londynu. Mało kto o tym wie, żeśmy dwa stoły złączyli, normalne dwa biurka, prześcieradła i tak był zbadany Włodek Lubański na prośbę Janusza, żeby ojciec go obejrzał. I ja pamiętam, co powiedział wtedy pan generał Galicki: panie Lubański, pan jako normalny człowiek jest zdrowym człowiekiem. Panu nic nie dolega. A jako piłkarz wyczynowy pan się musi jeszcze raz operować. No i byłem na tym meczu Anglia-Austria. Mecz fenomenalny, jeżeli chodzi o poziom 7-0. To niech pan sprawdzi w sklepnikach. To jest coś niespotykanego. Poziom szybko, ale no dynamika gry. Górski odebrał te informacje, przygotowaliśmy się do tego meczu normalnie, tym razem jak żeśmy już jechali po tym zwycięstwie 3-0, prawda, z Walią, po też dramatycznym meczu, tam słyszałem zajścia, Leszek Czmikiewicz, prawda, hokej, prawda, i tak dalej, wyrzucony z boiska notabene za brutalny fał. No i jechaliśmy jednym samolotem na mecz, na Wembley, ja grałem przeddzień w Plymouth, kierownictwo poinformowało w samolocie, że jeżeli nie przegramy tego meczu z Anglią, a oni nas ograli rok wcześniej 3-0 na stadionie Wojska Polskiego z Keeganem, Warringtonem, Carrym, Blockleyem, Lloydem, Lampardem, kolejne, prawda? Kolejne pokolenie rosło, tak? Także dostaliśmy trzykrotną obietnicę, że za trzykrotne premie, chociażby nawet żebyśmy zremisować, bo to na samopoczucie zawodników wpływa przed takim meczem tym następnego dnia narodowej. I myśmy grali doskonały mecz. To Anglicy są szczęśliwi, że wyciągnęli remis z tego meczu 0-0. Oczywiście ja Szarmacha puściłem do gry, ale powiem dlaczego. Z funkcji trenerskiego uznałem, że nie mam nic do powiedzenia, bo decyduje pierwszy ten reprezentacji. Tak musi być. Reprezentacje wszystkie mają pracować na niego. I jego głos jest decydujący, ale uznałem, że tak. Potem pójdzie liga. Jak on nawet byłby potrzebny, gdy tam się coś stało, no to on się musi rozbiegać. No więc on dostał polecenie, że musi się rozbiegać i że wejdzie na ostatnie 20 minut gry bez prawa ataku głową, żeby jakiegoś zderzenia nie było i tak dalej. To była jego bardzo silna broń. No nie no. Stąd miał przydomek nadany mu chyba przez Jurka Kasalika, jego serdecznego kolegę, też świetnego piłkarza. Też grał w reprezentacji, chociażby z Kanadą tu, kiedy ja prowadziłem ten mecz, kiedy Górskiego, prawda, nie było, bo dopiero miał dolecieć samolotem. I diabeł wcielony, bo tam, gdzie inny nogi nie sprawdził, on głowę wsadzał. No ale skończyło to się szczęśliwie. Czy ten remis 0-0 po dobrym meczu wasz jakoś wpłynął na morale tej pierwszej drużyny? Nie umiem. Nie, jest to. Wie pan, kładzie się pan spać wieczorem przed meczem. Jeden zasypia szybciej, drugi zasypia wolniej. Każdy z tych zawodników jest inny, mówię o narodowej reprezentacji. I jednak mówię, o kurczę, ale powalczyli nasi, a przecież przegrali przecież pół roku wcześniej u siebie. No to pograli ci chłopcy, a przecież ten też jeszcze nie grał. Skala tego wszystkiego, prawda, jaka szansa przed nimi, prawda, jest na tego następnego dnia, że remis nam daje awans. Tomaszewski w tym meczu zmienił całą jakby optykę tego, jak on został postrzegany. On po debiucie w kadrze był wygwizdywany. Ale niesłusznie. Nie tylko na meczu. Trener bardzo mu pomógł też. Nie tylko ja. Swoich, nie tylko ja. Pomógł mu bardzo dobrze. Zresztą człowiek, który go przygotowywał potem do Mistrza Świata, bo nie ja. Hubert Koska, złoty medalista olimpijski w 1972 roku. Mistrz Polski z Sząbierkami, ten z Górnikiem Zabrze. Znakomity trener. Pozdrawiamy serdecznie, że jak będzie słuchał tego materiału Huberta. On przygotował tych bramkarzy.
On go bronił, ja go broniłem, bo ja się nie zgadzałem z ówczesnym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, szefem bądź co bądź MSW, panem Wiesławem Ociepką, który zginął tragicznie w tej katastrofie lotniczej pod Szczecinem, i uważałem, że właśnie po to jest drużyna młodzieżowa, i on zaraz parę dni później powołałem go na mecz Polska-Czechy, aktualny mistrz Europy młodzieżówki, na właśnie Olimpii. Do Poznania, na Olimpii do Poznania, i tam rzeczywiście on też... musiał wyjść podobno, będą na mnie gwizdać. Nie. Wygwizdano i nie, się nie przejmuje jego i mnie, mnie za powołanie, a jego. I miał taką piłkę, która kto wie, czy go nie przywróciła. Taka piłka szła, bo ja stałem za bramką, to się nie zdarza, tylko że to było w Polsce. Stałem za słupkiem bramki. I szła piłka i był kamień, niestety na boisku. I ten kamień spowodował, że ona się otarła w słupek i wyszła, bo gdybym miał tego kamienia, to wpadła do bramki, a on nie miał prawa jej sięgnąć. Ale on to pięknie powiedział, wie pan. I ja sądzę, że to jest podsumowaniem i to świadczy o nim, że Janek też metamorfozę przeszedł i zrozumiał. Został legendą po tym meczu. Wspaniale bronił, ale wszyscy bronili doskonale, bo umówmy się, to myśmy byli cały czas w obronie i myśmy byli zmuszeni do tej obrony z znakomitą grą Anglików. Oni naprawdę grali dobry mecz, ale czas im uciekał. Funkcja czasu była decydująca w tym meczu, ważniejsza nawet niż same umiejętności, bo pośpiech decydował o wszystkich ich działaniach na boisku. Przewrotne powiedzenie, trenerze. Ktoś powiedział, ja wolę bramkarza szczęśliwego niż dobrego. Co to Ernesto? No nie, jednak suma umiejętności jednak decyduje, bo zawsze mówimy, co to jest reprezentacja narodowa. Jest to suma umiejętności poszczególnych zawodników, którą trener scala i której proponuje swoją, prawda, wizję gry. I w zasadzie zawodnicy, jeżeli tą wizję akceptują, to jest szansa stworzenia bardzo silnego, mądrego zespołu. Ale trenerze, trenera słowa w książce z Jurkiem Chromikiem napisanej, że trenerowi przed tym meczem samemu się nie mieściło w głowie, że możemy wyjść stamtąd wynik. Takie słowa padają do słowa. Nie, zgadza się, bo opcja była taka, bo no, musimy prześledzić, ile ta Anglia przegrała meczy na własnym boisku. Także jest na to jakieś, prawda, logiczne zdanie i siła ich gry. Jakby na to nie popatrzeć. Sądzę jednak, że no... Ja nawet dodam, bo to wielu może wyjaśnić, bukmacherzy stawiali wtedy na Anglików pokusie 1-10. Rzeczywiście tak było, że trener siedział i myślał, że jednak są szanse bardzo niewielkie? Tak, bo myśmy wiedzieli, co ich czeka nawet po meczu naszym, mimo że myśmy go dobrze rozegrali, ale zdawaliśmy sobie sprawę, jaka jest różnica między reprezentacją jednak młodzieżową, a reprezentacją, prawda, narodową i z tym składem, co oni tam mieli, prawda, zresztą notabene bardzo silnym. No i niestety najlepsi popełniają błąd, przegrywa piłkę, prawda, tam przy skrzydle i z tego idzie akcja i strzela Jasiu Domarski piękną bramkę 14 metrów. Jan Domarski był bardzo nieoczywistym typem. Prawda? To nie był taki super talent, który się nie wiadomo... No. To był zawodnik bardzo bramkostrzelny, bardzo silny punkt drużyny, tak jak oni przewodzili tej drużynie mieleckiej, co bądź byłego mistrza Polski, gdzie też toczyli pojedynki w późniejszym czasie. Pamiętamy, że to z Realem Madryt chociażby losowali i w tej parze Kasperczak, prawda, Lato, Domarski był bardzo ważnym czynnikiem. Tam byli inni świetni zawodnicy przecież, których co prawda nie zagrali w reprezentacji wspomniany przeze mnie Krzysio Rześny, prawda, obrońca, bo to był naprawdę świetny zawodnik, czy Kukla, który potem grał u Jacka w Argentynie, w reprezentacji Polski na zmianę, prawda, z Tomaszewskim, bo tak to, to była świetna drużyna i w zasadzie to, co powiedziałem wcześniej, tak jak na Górniku Zabrze się w pewnym momencie też wiele rzeczy opierało, kiedy była para Sołtysik, prawda, Lubański i ten Sołtysik wchodzi do gry i dzięki temu w jakim sensie decyduje ta jedna, prawda, akcja, gdzie strzela, prawda, Dejna, potem te bramki, jeżeli chodzi o złoty medal olimpijski w tym pojedynku z Węgrami w 72 roku. Z tym, że mówię, to było ukoronowanie, bo o ile został nawet ten złoty medal przyjęty, że myśmy wygrali niby Mistrzostwa Państw Socjalistycznych, tak mówiono w Europie. No tak mówiono, no. A potem ten mecz, mimo w tak dramatycznych okolicznościach, przy tej nawałnicy angielskiej, przy tej olbrzymie harcie ducha, woli, ambicji, zaangażowania, wzajemnej asekuracji samoczynnej, naturalnej, my tym remisem wchodzimy i potem nagle ta drużyna staje się powolutku objawieniem, bo ja pamiętam potem konferencje prasowe, prawda, na Mistrzostwach Świata, kiedy przyjeżdżali, czy telewizja francuska z byłym trenerem, prawda, Buloń, też taki łysy jak ja dzisiaj, mówi panie trenerze do Górskiego, bo żeśmy tam na zmianę chodzili z Mochem na konferencje prasowe, tak jak to życzył Górski, no mówi, Polska tutaj gra fenomenalną piłkę nożną, to mówią, że to jest szkoła nowoczesnej piłki nożnej i Kazio Górski, już tak to Kazio, skoro jest bardzo słowny, no muszę się temu zjawisku przyjrzeć, bo coś musi być na rzeczy.
Pan siedzi na trybunach. Troszkę się, wiadomo, jest trenerem. My z całą drużyną siedzimy. Ale jest też kibicem. Jak to się przeżywa? No, przeżywa się bardzo, bo to wiesz, w każdej chwili, każdy strzał, przy 36 strzałach jest groźba utraty bramki. Nawet przy skomasowanej obronie, nawet zbyt głębokiej, bo ona była zbyt głęboka. To nie jest to, co dzisiaj skracamy pole gry i zawężamy pole gry, tylko staliśmy zmuszeni, że w zasadzie wszyscy graliśmy prawie już w polu bramkowym. To jest zwykły rykoszet, gdzie i bramkarz nie pomoże. Obrona Częstochowej i Kordecki w bramce. Ksiądz Kordecki zawsze się Polsce podobno przydawał i dlatego tak to pięknie jest opisane. Prawda, że trener Górski nie obejrzał końcówki tego meczu? Nie, on wstawał, bo był zdenerwowany z ławki, bo to myśmy dowiedzieli z góry i zaczął iść w kierunku szatni, ale nie. To nie dlatego, że on był tak zdenerwowany tylko, na pewno był podenerwowany. To był sygnał dla zawodników, że jest koniec meczu, to jest dodatkowa adrenalina. Zostało jeszcze parę sekund, tak pan musi to odebrać. Odwrotnie właśnie. Nie, że on jest zdenerwowany, nie wytrzymuje, nerwowo nie idzie. Taką narrację spotkałem. Nie, nie, no to głupia narracja jest, przepraszam bardzo. To jest to ktoś, kto... Nie masz, którego trener Górski podobno nie obejrzał. Nie, nie, nie. On szedł w kierunku, bo to był sygnał dla zawodników, że jest koniec meczu. Odwrotnie właśnie. To jest dodatkowa adrenalina. Jeszcze wam zostało parę sekund do grania, musicie jeszcze wytrzymać. Był bankiet na 600 osób przewidziany już. Tak, Anglików. Tam parę osób przyszło i najprawdopodobniej... Była wielka sala, niech trener odmaluje. Nie, nie, nie. Najprawdopodobniej, ja już mało z tego pamiętam. Najprawdopodobniej, bo u nas też była euforia, najprawdopodobniej myśmy zostali zaproszeni w zastępstwie, że Anglicy nie przyszli, bo nie sądzę, żeby nas zaproszono, bo w imię czego i dlaczego, prawda? Młodzież ma swoje prawa i o odpowiedniej godzinie idzie już spać, prawda? Nawet w Anglii. Także sądzę, że no, to był szok dla nich i te wszystkie, ale z tym, że imponujące zachowanie, więc znowu, bo to już jest zderzenie dwóch jakby opcji kulturowych, które Anglicy wykazali. Tu krzyczeli na naszych zawodników zwierzęta i tak dalej, natomiast to jest tak przeraźliwie, nagle się zrobiło cisza, kiedy nasi zawodnicy skaczą do siebie, gratulują sobie, cała ławka rezerwowych biega na boisko, dziennikarze, a tam jest cisza. I nagle ci ludzie zaczynają śpiewać hymn angielski. Stadion! Mimo, że to jest koniec świata, te wszystkie artykuły pracują, bo tak rzeczywiście opisywała media i tak dalej. No, dlatego powiedziałem przed sekundą, bo może było to niezrozumiałe, o tych dwóch opcjach kulturowych. Tu nas traktują jak zwierzęta, nas wymyśleli, a tu jednocześnie ci ludzie wspaniale się zachowują, podtrzymują, nie powiem, że dziękują, ale utożsamiają się z tą drużyną, tak to rozumiem, śpiewając własny hymn angielski. Trenerze, niezwykłe jest dla mnie to, że wówczas polska reprezentacja podczas eliminacji była postrzegana jako brutale. Mówiliśmy, 60 fauli z walią. Anglicy przedstawiali nas jako tych, co łamią kości, a później no, graliśmy najpiękniejszą piłkę na mundialu. No tak, ale... To była niezwykła metamorfoza. Co się stało po tym? Ja pan powiem, nie powiem, no, to właśnie moim zdaniem tutaj decyzję, bo pan to zawarł w swoim innym zupełnie pytaniu troszkę wcześniej. Walia, przecież nie będę się pływał znowu na Adama Mickiewicza łebkiem, tak? Dzieckiem w kolebce, kto łeb pływał chytrze. Na agresję wtedy, bo tak była Anglia, Polacy odpowiedzieli agresją, o której ja nie mogę mówić, bo nie byłem, bo byłem na Wembley w tym czasie na Anglii, Austria. I ten mecz był bardzo agresywny ze strony naszej drużyny. Przestawiona została mentalnie, była przygotowana, przypomniano im ze względów psychologicznych te fakty z Walii, jeszcze pamiętali dokładnie, że dzisiaj taka jest piłka nożna. Zresztą no umówmy się, no popatrzmy dzisiaj, no ja nie chcę panu cytować, bo ostatnio przecież nie będę mówił o nazwie drużyn. Jeżeli pada w ostatnim meczu 6 i 4 tylko faule, teraz, kiedy już są te grupy, podział na grupy. A dopóki tych grup nie było, dwie drużyny i suma fauli była ponad 50. To był tak jeden mecz, a 40 parę jest co chwila. Te same drużyny grają. Widzi pan, zupełnie inne, prawda, podejście. Mimo, że teraz oni grają, dopiero te duże pieniądze. Bo każda lokata w tabeli daje panu zwiększoną sumę pieniędzy. Polska kadra była wtedy bardzo wszechstronna w takim układzie. Tak, potrafiła tak, tak drastycznie zmienić tak, system, ale tak? To, tu ma pan... tą agresją odpowiedzi. Ja panu powiem, był dobry wybór, bo jednak nic się nie rodzi nagle z niczego. To były te lata pracy. Myśmy, tak muszę powiedzieć w imieniu, prawda, Górskiego, myśmy zebrali tą śmietankę, to co przygotowali nam trenerzy nasi w klubach, bo to tak trzeba powiedzieć, tak. Wie pan, nie można inaczej. Myśmy też ubolewali, zawsze byliśmy z Górskim, do dziennikarzy prosili, wymieńcie nazwiska tych trenerów, ci trenerzy mają żony, mają dzieci, mają rodziny, zawsze jakoś brakuje miejsc w gazetach i tak jest zresztą chyba do dzisiaj, że ciągle jest ta oszczędność, powiedzmy sobie, żeby komuś, prawda, podziękować, dlatego panu na początku mówiłem,
gratulujmy panu Mogilanowi, który wychował Milika, tym trenerom, którzy doprowadzili ich do ekstraklasy. Ekstraklasa już potem korzysta i fajnie, że chce dzisiaj trener skorzystać, czy jak będzie pan trenerem, czy pan, że korzystacie z zawodników, ale pamiętajcie o tym, że przygotowali ich wasi koledzy. Ich wysiłkiem i talent zawodnika i dopiero wtedy można mówić o jakiejś wizji rozwoju piłki nożnej, samego zawodnika i drużyny, a recepty na sukces nie ma.